Będziemy umierać w nadmiarowych zgonach, proszę Państwa, ile można o tym mówić. Obserwuję rynek lokalny, obserwuję to, co się dzieje, proszę Państwa. To nigdy tak nie było. Ludzie padają, umierają w miejscach do tej pory nieznanych. Zawsze umieraliśmy w naszych łóżkach po jakiejś dłuższej chorobie i tak dalej, w odpowiednim wieku, a ludzie padają w tej chwili jak muchy. Może przez zimę nie było tego aż tak czuć, chyba że się pracuje w lokalnych mediach. No to się widzi te przypadki, ma się źródła informacji. Stały się słynne awaryjne otwierania drzwi, tak, przez straże pożarne, w asyście policji i inne przypadki. One są, proszę Państwa, bardzo wyciszane, to jest tajne przez poufne. Ewidentnie widać, że policja ma instrukcje i na przykład straż pożarna, żeby pewnych informacji nie udzielać, żeby utrudniać dziennikarzom, żeby pomijać. Chodzi o to, żebyśmy byli spokojni, jeżeli chodzi o to zjawisko, które się stało. Ja tylko Państwu, ja już dziś mówię, że w okresie zimowym może nie było tyle zgonów, które będą w okresie letnim. Wszyscy wiemy, choć stwierdziłem, że nie wszyscy, że krew krzepnie, zakrzepy są bardziej realne, kiedy jest ciepło, a kiedy jest zimno, to mniej. Mówię szyfrem, Państwo się domyślicie, o co chodzi. Krew krzepnie przy wyższych temperaturach, a przy niższych nie krzepnie. Zawsze gospodyni, gdy zabiła kaczkę na czerninę, to krew wkładała do lodówki, tak? Właśnie po to, żeby się nie skrzepła. Do tego zmierzam. Teraz będzie wiosna, będzie lato, to proszę Państwa, tych przypadków będzie znacznie więcej. Więc i kontrola informacji będzie większa, ale zjawisko będzie się działo. Już dziś o tym mówię.